Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Co się stało? Dlaczego was tak dużo? Co się będzie działo? No pierwsza komunia. Wiem, kiedy zaczęliście waszą przyjaźń z Panem Jezusem już taką na 100%. To było na chrzcie. Trochę dzisiaj padał deszcz i ta pierwsza grupa nawet się trochę martwiła, ale przestał. Potem ja ich pokropiłem wodą na pamiątkę chrztu. Mamy pogodę i cieszymy się, że nie pada. I też was pokropię po to, żeby przypomnieć wasz chrzest. Rodzice was przynieśli do kościoła, do tego albo do innego. I powiedzieli, że chcą, żebyście byli w przyjaźni z Jezusem. I prosili mnie albo innego księdza o chrzest. I wtedy waszą głowę polał kapłan i powiedział: Zosiu albo Piotrze albo jakieś inne imię, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tak się zaczęło. I wtedy mama i tato powiedzieli, że zrobią wszystko, żeby was tak wychować, żebyście bardzo kochali Pana Jezusa. Udało im się tak was dobrze wychować? Jak uważacie? Jesteście super dziewczynami i super chłopakami, prawda? Nawet jak wam trochę kiedyś coś nie wyszło, to i tak macie to pozałatwiane, bo byliście u spowiedzi i oczyściliście wasze serca. Ja się bardzo cieszyłem, jak byliście u spowiedzi, jak dorośli byli też. Także mamy tam w sercu porządek i bardzo się cieszymy Panem Jezusem. Teraz wezmę wodę święconą, kropidło, ono tu gdzieś jest, przejdę między wami i będę was święcił. Mocno? Dobrze. Czy ktoś jeszcze chciał, żebym troszeczkę poprawił? Dobrze. Jesteśmy poświęceni. Jeszcze siostrę. Dobrze. Teraz podobno chcecie o coś poprosić rodziców. Tato, bardzo was kochamy i cieszymy się, że zaraz razem przyjmiemy Pana Jezusa. Na tę ważną chwilę i na całe nasze życie prosimy was o błogosławieństwo. Podejdźcie do waszych dzieci, połóżcie rękę nad główkę i wypowiedzcie słowa błogosławieństwa. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Można pocałować. Wcale nie wstydzimy. Idziemy do kościoła. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, dał nam Pan. Uklękniemy i przywitamy Pana Jezusa.
niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się Nim, i radujmy się Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Drogi Księże Proboszczu, blisko 10 lat temu Pan Bóg powierzył nam, rodzicom, bardzo cenny skarb – nasze dzieci. Potem po raz pierwszy przynieśliśmy je do Kościoła, aby je ochrzcić, aby stały się dziećmi Bożymi. Wtedy zobowiązaliśmy się strzec złożonego w oltarzu wiary. Dzisiaj, wypełniając tamto przyrzeczenie, ponownie przyprowadziliśmy nasze dzieci do Kościoła, ponieważ bardzo gorąco pragniemy, aby wzrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, świętych, kochających Boga i bliźniego. Nie będzie to możliwe bez tej mocy, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii. Dlatego prosimy o udzielenie naszym dzieciom po raz pierwszy w ich życiu Komunii Świętej. Dzięki. Postaram się modlić z wami całym sercem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Witam was, dziewczyny, witam was, chłopcy, witam was, rodzice i wszystkich z rodzin. Bardzo się cieszę, że ten dzień już jest. Pan Jezus nam błogosławi, bo jest piękne słońce. Przygotowywaliśmy się, trochę się bałem, jak to będzie. Martwiłem się, czy wszystkiego się nauczymy, czy wszyscy zaprzyjaźnimy się tak mocno z Panem Jezusem. Myślę, że nam się to udało. Modliłem się za was każdego dnia. Modliłem się też o łaski dla rodziców, dla rodziny. Wiem, że niektórzy dorośli mają sporo problemów do pokonania i niełatwe jest życie. Ale jedno uświadamiamy sobie dzisiaj, że jak człowiek zaprasza w życie Jezusa, to zaczyna mu świecić słońce. I życie jest inne. Myślę, że już tego doświadczyliście, a chciałbym, żeby przez tę uroczystą mszę pierwszej komunii waszych dzieci jeszcze mocniej wasza więź z Jezusem się pogłębiła. Obmadlam wszystkie wasze rodzinne historie i problemy. Mam świadomość, że czasem będziecie siedzieć przy stole i może być tam coś trudnego. I mam tego świadomość, że w niektórych domach się wszystko super układa, to tym bardziej będę dziękował w modlitwie za to i będę prosił, żeby tak to wszystko trwało. A najważniejsza sprawa, żeby dzieci były szczęśliwe i żeby ich życie było piękne i żeby wszystko w ich życiu układało się tak zgodnie z zamysłem Bożym. I by wasze dzieci spełniły też wasze godziwe, dobre oczekiwania. Dzisiaj niedziela dobrego pasterza będzie o pasterzu. Ta niedziela to jest też dzień modlitw o powołania. Może któryś z chłopaków albo któraś dziewczyna kiedyś zostanie siostrą zakonną. To już tylko Pan Bóg wie. My tymczasem przeprośmy za grzech. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie,
się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim pasterzem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień szabatu do synagogi i usiedli. A wielu pobożnych prozeitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swych granic. A oni, wstrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem.
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością. Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców, to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają, we dnie i w nocy. A zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał. Popas ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Oto Słowo Boże. I znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział, moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Nie wiem, czy dajecie radę skupić się, ale wracam do czytań. Kochani rodzice, drodzy goście, no i wy, najważniejsze osoby, dziewczyny i chłopcy. Powiem kilka zdań do dorosłych, potem będę mówił do was, potem będę mówił do wszystkich i jakoś to wszystko podsumujemy. Więc słuchajcie, ta historia z Dziejów Apostolskich. Paweł miał problem z dotarciem do Żydów. Nie podobała im się ta jego nowa nauka. Rozwalił im jakieś tam status quo, które sobie zbudowali. A głosił prostą naukę, Ewangelię Chrystusa. I mówił o tym, żeby się ludzie szanowali, żeby żyli w jedności z Bogiem, żeby uczciwie wypełniali swoje życie. Podburzano przeciwko Pawłowi różne osoby i nawet im to nieźle wychodziło. Paweł poszedł dalej do pogan i głosi Ewangelię. Te nasze czasy dzisiejsze nie są łatwe. I kiedy rozmawialiście z ludźmi, ze znajomymi o tym, że wasze dziecko idzie do komunii, pewnie usłyszeliście różne zdania. A może coś bardzo pozytywnego, ale domyślam się też, że i tacy są ludzie w waszym otoczeniu, którzy nie kochają Pana Boga, a już może wcale Kościoła i znaleźli swój sposób na szczęście. Ale czy są szczęśliwi? To
To już oni sami powinni odpowiedzieć. My tu dzisiaj, zebrani w naszym kościele, czujemy, że coś wielkiego się tutaj dzieje. Ja się bardzo modliłem za was, rodzice, żebyśmy głęboko przeżyli to spotkanie. Żeby to nie była impreza komunijna, tylko żeby to było nasze spotkanie z Jezusem, nie tylko waszych dzieci. I sami przyznajecie, że od was zależy, jak będzie wyglądała przyszłość waszych dzieci i jak bardzo będą blisko z Bogiem. Moje doświadczenie kapłańskie, prawie 40 lat kapłaństwa, mówi, że trudno jest mądrze i dobrze przejść przez życie, nie budując na mocnych wartościach, na Ewangelii. Trudno jest znaleźć sens życia, jak w tym wszystkim nie ma Boga. Inaczej patrzymy na życie, żyjąc w jedności z Jezusem. Sami, niektórzy z was, tylko tak mocno doświadczyli po dłuższym czasie, po takiej rozłące z Panem Bogiem przez różne okoliczności, z pandemią włącznie. Jest wielu pośród was takich, którzy jesteście zawsze blisko Pana Jezusa. I mam tego świadomość też, że obowiązki i życie, i tempo życia sprawia, że czasem człowiek pogubi priorytety. I dzisiaj dzieci pokazują nam kierunek, w którym trzeba iść i chciałbym, żeby to, co takie piękne, było u was, rodzice. I tak bardzo mi na was zależy. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Wracam teraz do dziewczyn i do chłopaków. Będę zadawał pytania. Odpowiadajcie to, co wam przyjdzie do głowy. I szczerze, kto albo co dzisiaj jest najważniejsze podczas tej Eucharystii, czyli mszy? Pan Jezus. Oczywiście Pan Jezus. I to jest doskonała odpowiedź. Czy są jeszcze inne ważne sprawy, które trzeba podkreślić, albo osoby? My. Oczywiście wy, no bo Jezus przychodzi do was, do waszych serc. Czy jeszcze jest ktoś tutaj bardzo ważny i trzeba to zauważyć? Komunia Święta? Komunia Święta to jest właśnie Pan Jezus, czyli potwierdzasz. Idę, zapytam, co mają na ten temat do powiedzenia dziewczyny. Ksiądz. No nareszcie. Ale słuchajcie, kto jeszcze jest bardzo ważny? Siostra zakonna. No i jasne, wasza katechetka. Siostra, ja nic nie podpowiadałem. Siostra Marlena uczyła was religii, albo jakieś inne katechetki uczyły was religii. Jeszcze jest pani Ewa. Też jest bardzo ważna, bo gra na organach i śpiewa z dziewczynami pięknie. Jest jeszcze ktoś bardzo ważny i trzeba podkreślić, że on tutaj jest i w ogóle się cieszymy nim i już pędzę. Rodzice. No oczywiście rodzice. Czy ktoś tak jeszcze myślał? Chyba wszyscy. Ty też tak myślałeś. No jasne, że babcia jest ważna. Babcia niejednokrotnie to podkreśla, że jest ważna. Dziadek jest ważny. I ciocia. Rodzice chrzestni są ważni. I jeszcze ktoś jest ważny. My. Wy, tu już też jeden z chłopaków powiedział, wiesz, że wy... Bóg. Właśnie Pan Bóg. A teraz czujecie, że nawet jest fajnie i miła atmosfera nam się tutaj robi, a jednoczy nas właśnie Pan Bóg. Apostołowie? Apostołowie, oni bardzo kochali Jezusa i stworzyli super drużynę. Jeden tylko tam przekombinował. Wiecie, kto podpadł w tej grupie? Był tam taki Judasz, nie wyszło mu, ale my w ogóle o takich rzeczach nie rozmawiamy dzisiaj. Kościół. Wszyscy tworzymy Kościół. Słuchajcie, Kościół, który przez niektórych nie jest kochany, to jest ta nasza wspólnota. My jesteśmy tu Kościołem. Zobaczcie, ile w nas dobra. My tu jesteśmy jedną rodziną parafialną. My tu jesteśmy zjednoczeni wokół dzieci, wokół Pana Jezusa. Będę zadawał pytanie. Proszę mi powiedzieć, to, co tu się dzieje, to się nazywa msza święta. I ksiądz Rafał Proboszcz odprawia tę mszę. A kto odprawił pierwszą w historii ludzkości mszę? Pan Jezus. Tak jest, to był Pan Jezus, najwyższy kapłan. A w jakim mieście i w jakim kościele? W jakim mieście i w jakim kościele? Jeziorolimia.
W Jerozolimie. A był tam jakiś kościół? Nie. To gdzie on odprawił tę mszę? Na dworze. Nie. Wiecie co? Macie wynajęte salę na imprezę komunijną? Wieczerniku? Tak. Oni wynajęli sobie salę. I ta sala nazywała się Wieczernik, bo tam sobie chodzili jeść. I zamówili catering, nie wiem z jakiej firmy, ale sobie tam zrobili przyjęcie. I takie samo przyjęcie Jezus miał jak wy. Wy macie takie samo jak Jezus, tylko na tym przyjęciu wydarzyło się coś niesamowitego. Pan Jezus dał nam komunię, Eucharystię i kapłaństwo. Powiedział, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie, pijcie, to jest krew moja. I to czyńcie na moją pamiątkę i to wy będziecie robić apostołowie. I zrobił z nich księży. I to tak było. A proszę mi powiedzieć, w jakim dniu Jezus zmartwychwstał? Jaki to był dzień tygodnia? Niedziela. Niedziela. A jak się mówi po rosyjsku niedziela? Ojej, rosyjski powiedziałem. Ale jak Waskresienie? A z czym wam się kojarzy Waskresienie? Wskrzeszenie. Czyli zmartwychwstanie. Bo Jezus w niedzielę zmartwychwstał. A na pamiątkę tego zmartwychwstania coś ważnego powinniśmy w niedzielę zrobić. Przyjść do kościoła na mszę świętą? No, nawet nie musisz zadawać pytania, tylko stwierdzić, że tak. Ja nawet mam taki wiersz. Do kościoła w niedzielę. Do kościoła chodzić trzeba, żeby dostać się do... Tak jest. Nawet jest jeszcze taki wiersz. Ta wysoka wieża woła, chodźcie wszyscy do kościoła. Do kościoła chodzić trzeba, żeby dostać się do... Pandemia nam to trochę zepsuła. I lenistwo niektórym trochę, ale chyba będzie już wszystko dobrze. Och, to jest bardzo ważne. Te nasze spotkania rodzinne, domowe i te nasze spotkania tutaj w parafii. To daje ludziom siłę. Muszę wam powiedzieć, dorośli, niektórzy każdego dnia przychodzą na mszę i mówią, że to im daje siłę. Jak ktoś żyje w swojej wierze na pół gwizdka, to chrześcijaństwo go może nawet trochę denerwuje albo nie ogarnia ktoś tego. Ale jak ktoś tak z Panem Bogiem jest w dobrych układach, głębokich, to mu daje siłę. I wiem, że między wami są ludzie, którzy mogliby to potwierdzić i pewnie by tu dzisiaj lepsze kazanie powiedzieli niż ja sam, bo wiem, że dla nich Jezus jest kimś niesamowicie ważnym. I wcale to nie są dewoty, dewoci i ludzie, którzy bujają w obłokach. Ktoś, kto kocha Boga, potrafi mocno chodzić po ziemi. Dzieciaki, skąd wy macie taką wiedzę? Bo podziwiam was, że tyle wiecie. Możecie zdradzić tajemnicę, skąd macie taką wiedzę? Ona była pierwsza. Bo chodzimy na religię. Tak? Jeszcze skąd? Od rodziców. O, świetnie. To oni was uczyli pierwszych modlitw? Tak? Tak? Nie? A kto ciebie uczył pierwszych modlitw? Zaraz idziemy do ciebie. Ktoś się bardzo za chwilę ucieszy. Kto ciebie uczył? Babcia. Jak babcia ma na imię? Maria. Widziałem, to jest ta pani, która się teraz podniosła tak trochę. Dobrze. Gratulujemy. Jak to dobrze, że macie babcię. A kogoś dziadek uczył jakieś modlitwy? A teraz idę do tego chłopaka. Proszę, oddaję mikrofon. Nie dziadek. Jak ma na imię? Mirek. To pozdrawiamy dziadka Mirka. Świetnie. Siostra was uczyła, prawda, na religii i tam zdobyliście wiedzę, rodzice. Oni w ogóle zobowiązali się, że będą was uczyć, bo na chrzcie ksiądz ich zapytał, czy was dobrze wychowają. Tak już wam o tym też dziś mówiłem. Chyba im to nieźle wyszło. Mnie moja mama uczyła. Świetnie. Pozdrawiamy mamę. Cieszymy się bardzo. Jakie to ważne mieć dobrych rodziców. Ja myślę, że rodzice was wielu innych rzeczy ciekawych nauczyli i jeszcze będą was uczyć. Mnie nauczyła moja mama i tata. Świetnie. Mama was nauczyła już gotowania? Trochę. A chłopcy potraficie obsługiwać samochód? Jeździć? Motocykle? Silniki?
tył roweru. Doskonale. No, to najlepiej ojcowie się na tym znają, tatusiowie, prawda? No, nie potwierdzacie? Potwierdzacie. Dobra, słuchajcie, idźmy dalej. Było w Ewangelii o dobrym pasterzu. Najpierw było o Pawle, który miał problemy z głoszeniem, bo nie chcieli go słuchać. Dzisiaj też są tacy ludzie, którzy nie chcą słuchać Pana Jezusa. A teraz o dobrym pasterzu było. Dobry pasterz, może widzieliście, jak pasterz sobie idzie, a owce idą za nim. Widzieliście taki obrazek w górach? Ja widziałem, w Zakopanem kiedyś byłem i widziałem, jak pasterze chodziły. Kiedyś jechałem samochodem też w jakimś tam, chyba w Hiszpanii, i było mnóstwo owiec. Musieliśmy się zatrzymać i poczekaliśmy, aż owce przejdą, za pasterzem szły. Pasterz woła owce i one idą za jego głosem. Nie wiem, jak to się robi, ale no to jest niesamowite. Zaraz sprawdzę, czy wy znacie głos pasterza Jezusa. Czyj to jest głos? Ja nie będę robił tak meee, jak owce, ani nie będę udawał pasterza, tylko powiem tak. Proszę ciebie, dziewczynko, chłopaku, żebyś zawsze żył uczciwie. Czyli to jest głos Jezusa, czyli dobrego pasterza. Bardzo proszę, ucz się pilnie w szkole, odrabiaj zadania domowe. Czyli to jest głos mamy? Ale muszę wam powiedzieć, że Pan Jezus by wam to samo powiedział. Kopnij go w kostkę, bo jest beznadziejny. No to, no właśnie, chociaż czasem to jest zły. Ktoś bardzo zły by wam tak kazał. Od razu wiecie, że to nie jest u Pana Jezusa, prawda? Takie zachęty. Proszę ciebie, żebyś nie chodziła na mszę w niedzielę. Daj sobie z tym spokój. Niech oni się tam męczą w tym kościele. To, kto to tak by powiedział? No i oczywiście. No zły pasterz. Myj ząbki. Kto tak powiedział? Mama albo tata. Aha. Ale wiecie, to też jest od Jezusa, bo Jezus was prosi o to, żebyście dbali o swoje zdrowie i swoje życie. Taki jest Jezus. Teraz będę trochę do dorosłych mówił. Więc dorośli, taki pokój, taką radość. Ja się dzisiaj z wami bardzo dobrze czuję. Taką radość daje Chrystus. I takie poukładane życie. Ja wiem, że to nie jest proste. Bo może nawet dzisiaj siedząc przy stole, będzie tam ktoś obok was siedział, z którym jest trudno nawiązać dobre relacje. Ale jak człowiek jest bliżej Chrystusa, to zaczyna się jakieś nowe światło zapalać. I też z doświadczenia wiem i znam takie domy, gdzie coś, co było niemożliwe do załatwienia, zostało uporządkowane. Bo jak ktoś szczerze kocha Pana Jezusa, no to jest w stanie pokonać różne ludzkie bariery. Jak macie w rodzinie coś trudnego, ja nawet nie mam nikogo z was na myśli, tylko tak blefuję, ale może ta komunia niech będzie okazją, żeby coś tam uporządkować na tyle, na ile się da. Ciekaw jestem, jak wam się to uda. Bo to nie ma sensu. Zobaczcie, żyjemy w kraju, gdzie nie mamy wojny i to, co czasem nas irytuje, to jest nic w stosunku do tego, co ci biedni na Ukrainie mają. Tak wystarczy trochę wysiłku i może być jeszcze lepiej w naszym życiu. I już będę kończył. Chyba wszystkich nawróciłem, prawda? Jak myślicie, chłopcy? Okej, już czas kończyć. Ale mam taki pomysł. Co wy na to? Może bym tak poszedł do rodziców z mikrofonem i poprosimy ich, żeby oni kilka słów powiedzieli do was. Chcecie? Jakieś życzenia miłe, tak żeby wszyscy słyszeli. Czy tak? Czy może weźmiecie mikrofon i podejdziecie do swojej mamy? Tak? Która bardzo chce, żeby mama przemówiła albo tato? Wszystkiego dobrego, kochanie, zdrowia, szczęścia, żeby ci towarzyszyło przez całe życie. I wszystkim dzieciom. Zaskoczyliśmy, bo nie było to przygotowane. Czy jeszcze ktoś by chciał zrobić coś miłego swojej mamie albo tacie i podejść z mikrofonem? Thank you.
że w tym pięknym dniu, jak przyjmiecie Jezuska do swojego serca, żebyście w tej wytrwałości do końca swojego życia stąpały, tak jak stąpacie do tej pory. Dziękujemy bardzo. Słuchajcie, to teraz ja sam będę podawał mikrofon, dobrze? Ja tu widzę, że jest jeden dziadek, który bardzo chce przemówić. O, jest. Dla wszystkich dzieci, ale też szczególnie dla wnuka mojego najmłodszego Nikodema, żeby tradycje rodzinne i też tradycje od pokoleń, żeby to dziedziczył i żeby to pamiętał. Nikodem, pokaż się. To było od dziadka. Kto chciałby jeszcze z Państwa powiedzieć jakieś miłe słowa swoim dzieciom? Życzę wszystkim dzieciom, aby w ich życiu zawsze była miłość do Boga i do innych ludzi, żeby szanowali innych ludzi i żeby dążyli do swoich celów, które sobie wyznaczają. Żebyście nie przeżyli nigdy tego, co dzieci na Ukrainie teraz przeżywają. Żebyśmy żyli w pokoju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Żeby zawsze była wierna swoim wartościom, żebyś się wysłuchała i żebyś była dobra dla każdego. Droga Laurysiu, szanowne dzieci, żebyście zawsze miały odniesienie do tego dnia, żeby to był taki dzień kotwica, żebyście mogły wracać myślami do dnia uroczystego pierwszej Komunii Świętej, żeby ten dzień zawsze wam dawał siłę, a zwłaszcza tobie, kochana córeczko. Dziękujemy bardzo. Czy jeszcze ktoś, bo potem jak wrócicie do domu, powiecie, no chciałem mówić, ale ksiądz na mnie nie spojrzał. Kto jeszcze? Pani Wanda? Dla mojego Marcelka, który tak bardzo chętnie chodził z nami do kościoła i z dziadkiem, prosiłabym cię, abyś naprawdę szanował to, co żeśmy tobie przekazali i całym sercem kochał Pana Jezusa i Jego Matkę. Dziękujemy. Jeszcze? Nie chcę przedłużać, ale no, będziemy kończyć, prawda? Chcecie coś powiedzieć rodzicom jeszcze od was? Ja chcę powiedzieć rodzicom, że są bardzo kochani. I dziękuję wam bardzo za wasze serce, za to, że przygotowaliście te dzieci. Myślałem, że się pozabijacie w kościele, kiedy zabraliście się za sprzątanie kościoła. Tak dużo was było. I dziękuję wam za tę piękną dekorację. Dziękuję wam za dar, jaki ofiarowaliście do parafii. To będzie cząstka do monitoringu, żeby ten parafialny dom budowany był bezpieczny. Tam są kamery i to dzięki wam będziemy instalować. Z całego serca wam dziękuję. Jeszcze będę na końcu dziękował, ale no, niech wam Pan Jezus daje siłę. Chcecie coś powiedzieć? Nie. Wstajemy. Koniec. Amen. Wyznamy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale. Nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Powiedzmy teraz Panu Jezusowi o różnych naszych ważnych sprawach. Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, aby zawsze byli wierni Panu Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaski potrzebne dla papieża Franciszka, dla biskupów i księży. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na Ukrainie i za tych, którzy żyją w konfliktach, aby Pan Jezus pomógł im pogodzić się. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy dzisiaj są daleko od Pana Boga i nie potrafią cieszyć się Panem Jezusem, aby odnaleźli drogę do Niego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych rodziców, za rodziców chrzestnych, aby nam coraz bardziej pomagali kochać Boga i bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodzeństwo, aby Pan Bóg ich błogosławił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze babcie i dziadków, aby długo żyli i byli szczęśliwi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych nauczycieli, za księży i katechetów, aby ich Bóg wydał dobre owoce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o wszystkie dzieci, które pierwszy raz przyjmują Pana Jezusa do swoich serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, wysłuchaj nasze modlitwy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, sprawa, byśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących.
On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie.
przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój wam wszystkim. Pokój z Tobą. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Najpierw Pana Jezusa przyjmą dziewczynki, potem chłopcy, a potem będziemy udzielać komunię na środku na rękę, proszę podchodzić w dwóch szeregach, a tu przy balaskach będziemy podawać Pana Jezusa do ust.
teraz uklękniemy wszyscy i będziemy dziękować Panu Jezusowi za to, że jest w naszych sercach. Za to, że jesteś w naszych sercach. Za to, że zszedłeś na ziemię i stałeś się naszym bratem. Za to, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Za naszych kochanych rodziców i rodzeństwa. Za nasze babcie i dziadków. Za rodziców chrzestnych. Za tych wszystkich, którzy pomogli nam dobrze przejść spotkanie z Panem Jezusem. Za nauczycieli. Za nasze parafie, za księży i siostry. Boże, dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drogi księże proboszczu, drogi księże Rafale, przypadł mi dzisiaj w udziale niemały zaszczyt. Mianowicie zaszczyt podziękowania w imieniu swoim, ale wszystkich rodziców, tak jak tutaj jesteśmy, podziękowania księdzu za nie tylko przepiękną Eucharystię, ona była piękna, ale również za to, że czujemy się rzeczywiście w tym kościele jak w domu. Za to szczególnie dziękuję. I chciałem jeszcze za jedną rzecz podziękować, mianowicie przez te wszystkie lata jesteśmy już tutaj w tej parafii prawie 20 lat, mimo że 12 lat już mieszkamy poza parafią, to wracamy za każdym razem. A żona moja 45 lat dokładnie. Ale chcieliśmy powiedzieć, że jest jedna piękna rzecz, mianowicie taka umiejętność mówienia o rzeczach skomplikowanych w prosty, bardzo i piękny sposób. I to jest coś, co nas przyciąga do tego kościoła. Korzystając z tej okazji, chciałbym też podziękować wszystkim zaangażowanym, wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego wspaniałego momentu, katechetom, katechetkom. Dziękujemy za piękną oprawę muzyczną. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy byli zaangażowani w organizację tego pięknego dnia. No i naprawdę mamy wielkie szczęście, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem w tak podniosłej atmosferze i że cieszymy się, naprawdę potrafimy się cieszyć nie tylko tym, że jest piękny dzień, piękne słońce, ale tym, że dzisiaj naprawdę coś wspaniałego i pięknego się zaczyna. Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. Od razu widać, słychać, że jest prawnikiem, prawda? Bardzo się cieszymy. Pan Jezus jest w naszych sercach. Długo się przygotowywaliśmy na to spotkanie. Pomagali nam w tym rodzice, katecheci, czasem babcia i dziadek. Bardzo Wam dziękujemy. Przed chwilą rozmawialiśmy z Jezusem i dziękowaliśmy Mu za to, że jest tak blisko. Jeszcze raz pragniemy podziękować Panu Bogu za wszystko, co nam dał. Dziękujemy za naszych kochanych rodziców, za rodzeństwo i za chrzestnych. Kochane mamy, kochani tatusiowie, dziękujemy za życie, które dzięki Wam dał nam Pan Bóg. Bez Was, bez Waszej miłości nie byłoby nas na świecie. Nigdy się chyba nie dowiemy, ile kosztowało Was urodzenie nas, karmienie, ubieranie, martwienie się o nas, leczenie, wychowanie i uczenie. To wiecie tylko Wy i Pan Bóg. Teraz dziękujemy za doprowadzenie nas do tak bliskiego spotkania z Panem Jezusem, pierwszej spowiedzi w pierwszej Komunii Świętej. Przepraszamy Was za wszystkie smutki i kłopoty związane z nami. Najpiękniej jak umiemy, dziękujemy za wszystko, co mamy od Was. Dziękujemy naszym katechetom, siostrze Marlenie, Pani Ewie, za to, że pomogli nam lepiej poznać Pana Boga i bardziej Go pokochać. Dziękujemy księżom za to, że pomogli nam
spotkać się z Jezusem podczas spowiedzi i w Komunii Świętej. Artur, nie chowaj się. Bardzo wam chciałem podziękować, rodzice, bo końcówkę mieliśmy wszyscy świetną. Dziękuję wam za zaangażowanie. Boże, dzięki ci za to, że nie ma tej pandemii i nas to nie zamyka na siebie, że jesteśmy fajną wspólnotą. Dziękuję wam za dar, jaki ofiarowaliście dla parafii. Chciałem serdecznie podziękować siostrze Marlenie, która na siebie wzięła obowiązek przygotowania dzieci do komunii. I wszystkie próby. Siostra Józefa trochę pomagała, też się cieszę. Siostra Noela zakrystii, dyrektorka zakrystii kościoła, tak tu wszystkim zarządza, tak z całego serca. Księdzu Arturowi dziękuję, ministrantom, tym gościnnym też, z Junikowa, z parafii Andrzeja Boboli. Także to też miłe. Komu jeszcze? Ewa, dziewczyny, pan Krzysztof, ta oprawa muzyczna, rewelacja. Też się bardzo cieszymy. No i transmisja to Marcin Wesołowski. Dziękuję Marcinie też za to, że jesteś tu. I serdecznie też pozdrawiam tych, którzy uczestniczą z nami w modlitwach za pośrednictwem internetu. Niech wam też Pan Bóg błogosławi. Wiem, że nie wszyscy mogli tutaj dotrzeć, a bardzo pragnęliście być blisko z tymi chłopakami, z dziewczynami. Także wielu łask dla tych, którzy za pośrednictwem internetu uczestniczą. To wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, te piękne słowa, niech to się wszystko sprawdza, realizuje to, co jeszcze powiecie waszym dzieciom. Niech Pan błogosławi. Przyjmijcie błogosławieństwo. Jeszcze jedno ogłoszenie. Jutro ze świecami przychodzimy i odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Gdyby byli chrzestni, niech też wpadną do kościoła. Byłoby bardzo miło. Nie pojedziemy w sobotę do ojców karmelitów, bo są święcenia diakonatu, i musimy być u naszych kleryków. To wielkie historyczne wydarzenie. Także w sobotę nie będziemy u karmelitów. Ale tak biały tydzień będzie przebiegał według ustalonego porządku. Informacje wydrukowałem, są na stoliku z prasą. Gdyby brakowało, to jutro będą jeszcze następne. A w niedzielę o 15 poświęcę wasze rowery. Może ktoś dostanie w prezencie. A jak ktoś ma, to przyjedzie na tym, który ma. Ja też mam od pierwszej komunii jeszcze, także na nim przyjadę. I pobłogosławię wszystkie rowery. Potem będziemy może się bawić. Może rodzice będą grillować, a my będziemy na rowerach uczestniczyć w różnych konkursach. Będą aktorzy, będą niespodzianki. To będzie takie zakończenie naszych radości związanych z pierwszą komunią. Dzisiaj nic o prezentach nie mówiliście. Cieszycie się na prezenty? Ja bym też się cieszył. Także świetnie, że są prezenty, ale i tak wiemy, że najlepszym prezentem jest sam Pan Jezus. Także tyle, niech Jezus wam błogosławi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pragnę każdemu dziecku wręczyć chlebek, pogratulować i też uścisnąć rękę rodzicom. Także proszę rodzice, razem z dziećmi ustawcie się w kolejkę i tutaj jeszcze na chwilę się spotkamy, a potem będzie pamiątkowa fotografia.